Kategoria kultura. Przemysław Kania. Młody filmowiec, zdobywca wielu wyróżnień, między innymi za film Bolesławieccy Żołnierze Wyklęci w ogólnopolskim konkursie Żołnierze Wyklęci Bohaterowie Niezłomni, w konkursie promującym zasady savoir-vivre od ignoranta do eleganta oraz za film o bolesławieckich sybirakach Otwarty rozdział życia. Laureat 6. miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym PKO Off Camera. W konkursie Bieście i Kręćcie Pokażmy Muzykę za teledysk do utworu Damiana Ukeje To nie ten świat. Laureat nagrody Młody Jastrząb Bolesławca, przyznawanej 10 najlepszym absolwentom Gimnazjum Samorządowego nr 2 imienia Polaków zesłanych na Sybir w Bolesławcu w roku 2015 oraz nagrody Talent 2015 przyznawanej uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych za szczególne osiągnięcia. Kategoria kultura. Anna Bober-Tubaj. Dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, współorganizatorka i inicjatorka przedsięwzięć w Bolesławcu związanych z obchodami 35-lecia powstania NSZZ Solidarność w Bolesławcu. W 2015 roku zajmowała się aktywnie badaniami nad ceramiką bolesławiecką i historią miasta, w ramach których nawiązała współpracę m.in. z profesorem Charlesem Makiem, wykładowcą Uniwersytetu Karoliny Południowej, najbardziej znanym amerykańskim badaczem bolesławieckiej ceramiki. Pani Anna Bober-Tubaj współpracuje również z dyrektorami innych muzeów, m.in. z dyrektor Jen Przybysz, dyrektorem Muzeum McKissick, funkcjonującego przy Uniwersytecie Karoliny Południowej, prowadzącą w USA i w Polsce kompleksowe badania dotyczące m.in. bolesławieckiej kamionki ze spółdzielni rękodzieła artystycznego Ceramika Artystyczna. Uczestniczy również w pracach nad przygotowywaną w Japonii książką na temat współczesnej bolesławieckiej kamionki. Autorka i współautorka licznych publikacji, artykułów i opracowań. Kategoria kultura. Stanisława Wojda-Pytlińska. Instruktorka pracowni plastycznej Akademia Sztuki w Bolesławieckim Ośrodku Kultury Międzynarodowym Centrum Ceramiki. W 2015 roku jej podopieczni otrzymali wyróżnienia w 8 konkursach, w tym 2 krajowych i 6 międzynarodowych. Sukcesów osiągniętych w 2015 roku na szczególną uwagę zasługują 6 laureatów w międzynarodowym konkursie Europa in der Schule, 3 laureatów w konkursie Pentel na 45. międzynarodowym konkursie w Japonii, 4 laureatów w 13. ogólnopolskim konkursie plastycznym Europa naszym wspólnym domem, laureat ogólnopolskiego konkursu Międzynarodowa Stacja Kosmiczna Wczoraj, Dziś, Jutro oraz honorowe wyróżnienie na 43. edycji Międzynarodowej Wystawy Dziecięcej Sztuki Plastycznej w Lidice w Czechach. Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Podróże Marzeń To jest mój Meksyk, zorganizowanym przez Ambasadę Meksyku i wyróżnienie w The 16th International Environmental Children Drawing Contest Tokio w Japonii. Kategoria kultura. Kamila Dudek. Nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu. Od wielu lat interesuje się kulturą oraz historią Bolesławca i Dolnego Śląska. W 2015 roku pani Kamila Dudek przygotowała publikację pod tytułem Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reimigrantów z Francji, wydaną przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Pani Kamila od wielu lat organizuje i uczestniczy w wymianach oraz projektach międzynarodowych, do których włącza treści promujące dziedzictwo kulturowe Bolesławca. W projekcie GESZKO opracowała moduł Kultura Regionu naszą inspiracją, w ramach którego polscy i niemieccy uczniowie odkrywali historię Bolesławca w kontekście tradycji artystycznych i ceramicznych. W pracy zawodowej od ponad 10 lat organizuje szereg zajęć o tematyce regionalnej, włączając je do programu wychowawczego oraz wprowadzając je jako modyfikację do programu nauczania języka niemieckiego. W 2011 roku jej praca magisterska pod tytułem Bolesławiec słowem i obrazem malowany otrzymała wyróżnienie na 5. edycji konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec. Kategoria kultura. Elżbieta Erban.
Pani Elżbieta Erban od 70 lat mieszka w Bolesławcu. W 1989 roku otrzymała pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie literackim za wspomnienia osadników na ziemiach zachodnich i północnych. Esej Oczami dziecka drukowany był w rzeszowskim miesięczniku Profile, w czasopiśmie Karkonosze oraz czytany we wrocławskim radiu. Za tę pracę otrzymała legitymację honorowego członka Towarzystwa Miłośników Bolesławca. Gazeta Wrocławska wydrukowała jej opowiadanie pod tytułem Wigilia. Jest stałą pisarką i korespondentką do Szczecin miesięcznika Ostróg. Jej artykuły historyczne były drukowane w miesięczniku Kresy. W internecie prowadzi blog, na którym publikuje artykuły na tematy historyczne i polityczne. W 2015 roku pani Elżbieta Erban wydała trzytomową powieść obyczajowo-historyczną Kochankowie Burzy, dotyczącą burzliwych czasów powstania styczniowego. Kategoria Kultura. Księgarnia Agora. Józefa i Mieczysław Witas. W 2015 roku Księgarnia Agora świętowała ćwierćwiecze istnienia. Z tej okazji zorganizowała spotkanie jubileuszowe z udziałem znanego krytyka literackiego i eseisty profesora Andrzeja Zawady. Księgarnia Agora mieści się w rynku w siedzibie XIX-wiecznego wydawnictwa Appunów. Dzięki staraniom państwa Witasów działalność Karola Fryderyka Appuna i jego syna upamiętniono tablicą pamiątkową odsłoniętą w 2015 roku. Przez 25 lat właściciele księgarni czynnie uczestniczyli w życiu kulturalnym miasta, regionu i Polski. Pani Józefa Witas otrzymała dwa najważniejsze dla swojej pracy odznaczenia. Polska Izba Książki w konkursie na najbardziej aktywną księgarnię uhonorowała bolesławiecką Agorę tytułem Mistrza Promocji Czytania. Pani Józefa została również uhonorowana IKAR-em Nagrodą Branży Wydawniczo-Księgarskiej, którą odbierała wraz z księdzem Twardowskim studio Agnieszki Osieckiej. Z wielu zasług należy koniecznie wymienić pamiątkowy medal Mickiewicz-Puszkin, który właścicielka księgarni Agora otrzymała w 2008 roku. Honorową nagrodę Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód przyznano bolesławiance za zasługi w promowaniu współpracy kulturalnej ze Wschodem.